na boisku. Bardzo blisko był sędzia, więc widział dokładnie tą sytuację. Chyba niepotrzebnie wybiegł. Ale proszę, zobacz, tutaj trzech, czterech zawodników, a on cały czas przy piłce. Jeszcze piłka szczęśliwie u Kwietnia. Jest. Ależ bramka! Michała Pilczyńskiego. Gol 1-0 dla Wilkowianki. Fantastycznie naszła mu ta piłka na no. Krótko. Karbek. Bas przejął piłkę. Bas. Ma trochę miejsca, wpada w pole karne, za daleko wypuścił. Ale jest do grania. Zagrywa w pole karne, bardzo ależ to była okazja, no stuprocentowa sytuacja na wyrównanie. Fantastycznie na linii. No taka intuicja. Zdąży za nią, tak zdążył, przy nim Czaluk. Dośrodkowanie tam niekryty pałka, mamy zderzenie, ale Kwiecień obok bramki. I jest piątka. Padł wręcz w Myślikowskiego. Piłki nie przejął. Cofanie do Basa, ale niecelnie. No nie przejął, to nie przejął tej piłki. Wydaje się, że gdyby udało się przyjąć piłkę Michałowi Basowi, mogłoby być bardzo groźnie. Jednak przy piłce dalej cicha woda. Jest do grania, Niewiadomski odnalazł się w polu karnym. Jeden do jednego. Tak jest. Fantastycznie odnalazł się w polu karnym. Praktycznie bez krycia. Zdołał sobie przyjąć tą piłkę. Tak daleko do Niewiadomskiego. Myślikowski zabrał się z piłką, odbiła się ona od Pińczyńskiego, dośrodkowanie płaskie, ale jest Skrzypczyk, piłka u Niewiadomskiego, wycofanie, Kociszewski, ależ no, bardzo ładna akcja, trzeba pochwalić tutaj gości za ten atak. No i ta piłka naprawdę miała chyba, taką... Chyba cicha woda poczuła krew. Tak, cicha woda w końcu zaczęła te brzegi rwać. No myślę, że jeżeli tutaj urwie Wilkowiance punkty, no to będzie na pewno... Może nie sensacja, ale w kategorii małej niespodzianki będzie można taki wynik rozpatrywać. Jednak do końca jeszcze sporo czasu, jeszcze się sporo może wydarzyć, zarówno na korzyść jednej, jak i drugiej drużyny. Przedłużenie, fantastyczne przedłużenie. Mara, stuprocentowa okazja i jak to się skończy? Uratował to Hucaluk. Bardzo dużo szczęścia po stronie cichej wody. No tak. Jest tam, gdzie być powinien. Tutaj na daleki. Oj, tutaj dobiega Szybczyk. Nie, to Skarbek, przepraszam, Krystian. Czaluk oddala niebezpieczeństwo, ale... Tak, ale znowu mamy tak sporo chaosu. Kto to uspokoi? Kto to przytrzyma dłużej? Chmara. Wydaje mi się... O, jeszcze Pałka! Pałka i 2-1! Właśnie po to wchodzi na boisko Adam Pałka. Znów ma szansę zostać bohaterem Wilkowianki. Bardzo ważne trafienie. Na co czekać? Czy nie skończy się to zaraz jakimś golem z kontry Pałka? No trzech na jednego są zawodnicy Wilkowianki. Pałka, zabawił się Adam Pałka kapitalnie. No kolejny raz, teraz już chyba możemy powiedzieć oficjalnie, że Adam Pałka będzie bohaterem Wilkowianki. No,